gdzieś chyba w sierpniu pojechałam do Wilna, musiałam się spotkać z pewnymi ludźmi, którzy mieli jakieś kontakty, wiedzieli, co się dzieje na świecie. Łatwiej było z nimi od nich dowiedzieć się czegoś. No i dowiedziałam się od tych państwa, że u nich na balkonie obrośniętym dzikim winem na pierwszym czy drugim piętrze ukrywa się małżeństwo. Ona jest córką najlepszego wileńskiego dentysty, Żyda. On jest adwokatem Sosnowca, który uciekał od Niemców, przyjechał do Wilna, no poznał Hanę i pobrali się. Mieszkają na balkonie, bardzo się boją, jakkolwiek mają papiery chyba mieli, nawet nie wiem jak to było z ich papierami, nie potrafię powiedzieć, jakieś tam dokumenty mieli. Nazwisko mieli swoje, dobre, typ dobry. Hanna była niebieskooką, blondynką, zupełnie nikt by nie powiedział, że ona jest Żydówką. Zresztą Arnold też nie robił wrażenia Żyda. No i koniecznie, żeby z Wilna wyjechać, bo jak dalej mają mieszkać na tym balkonie. Pojechałam do Orwidowa, no i powiedziałam właśnie tym, temu małżeństwu pierwszemu, bo im więcej będzie ludzi trefnych, że to tak określę, tym większe niebezpieczeństwo grozi, że ktoś wyda, ktoś powie. Powiedziałam, że jest taka historia, czyli ja się decyduję, czy wy się decydujecie. Oczywiście pomagaj. Pomagamy. Już mówiło się ogólnie, pomagamy. Przywiozłam Minkowskich. No oni byli, z nimi był duży, dosyć duży kłopot, dlatego że oni się okropnie bali. W Niemenczynie, to jest miasteczko gminne, w Niemenczynie stworzyli getto. Przerazili się Minkowscy, że jest getto w Niemenczynie o 7 km od nas, a może ktoś przyjdzie, a może tego. No i Minkowscy jednak bali się. Po likwidacji getta niemenczyńskiego bardzo bali się i bardzo chcieli pojechać do folwarku tych państwa, u których ukrywali się w Wilnie. To się liczyło Białoruś, dlatego że dawne województwo wileńskie zostało podzielone na część litewską i część białoruską. Bardziej na południe to była część białoruska. Że tam będzie bezpieczniej, że Litwini są niepewni, że to jednak jest dużo ludzi, ludności litewskiej. Ta ludność litewska może coś tam donieść i tak dalej. Jakkolwiek mówię jeszcze raz, w okolicy Wilna prawie nie było Litwinów.